Świętego. Amen. Codzienna modlitwa ofiarowania się Najświętszemu Obliczu Pana Jezusa. Najświętsze Oblicze Jezusa, na którym na wieki zostało wypisane boskie męczeństwo, przyjęte dla odkupienia ludzkości, uwielbiam Cię i kocham. Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej poświęcam Ci dzisiejszy dzień i całe moje życie. W jej przeczyste dłonie składam modlitwy, czyny i cierpienia tego dnia, aby zadośćuczynić i wynagrodzić za grzechy wszystkich stworzeń. Spraw, abym stał się Twoim apostołem. Zwracaj zawsze na mnie swoje łagodne spojrzenie i spójrz na mnie miłosiernie, także w godzinie śmierci. Amen. Akty ofiarowania. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci w niepokalanym sercu Maryi Najświętsze Oblicze Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, na ratunek dla świata i otwarcie nieba duszą w czyśćcu cierpiącym, na złagodzenie Twojego gniewu nad grzesznym światem i ubłaganie miłosierdzia. O Jezu, dobry Jezu, którego nieskończona miłość stworzyła i odkupiła ten świat i pragnie go zbawić, przyjmij mnie w poczet tych, którzy pragną pracować dla triumfu Twego panowania miłości na ziemi. W tym celu przyjmij całkowite moje oddanie na służbę dla Ciebie. Nosić będę w sobie duchowy wizerunek Twojego boskiego oblicza, błagając Ciebie, abyś ożywił we wszystkich duszach rysy Twego boskiego oblicza. O Jezu, sprawiaj cuda nawrócenia i powołuj apostołów czasów ostatecznych, nowych apostołów dla tego wielkiego dzieła. Wylewaj na cały świat zdroje Twojej miłosiernej miłości, która pochłaniając i niszcząc zło, przygotuje świat na Twoje ostateczne przyjście w chwale, a ludzkie serca, napełnione miłosierdziem, odbiją jasność słońca, które nie doznaje zachodu. Akty uwielbienia. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze Jezusa. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w majestacie i piękności. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze przemienione na taborze. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w trudach apostolskich. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze
w krwawym pocie przekonaniu. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w upokorzeniach podczas męki. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w chwale zmartwychwstania. Niech będzie uwielbione Najświętsze Oblicze w blasku wiecznej chwały. Wezwanie. Pocieszycielu dusz naszych, jedyna pociecho smutnej duszy mojej, światło światłości, Duchu Święty, proszę Cię, przez niepojętą dobroć Twoją, przyjdź do serca mego i łaską Twoją oczyść je, zapal w nim miłość boską i oświeć je, ażeby w rozpamiętywaniu prawd Twoich wiecznych wszystkie swoje błędy poznało i powstało z nich skutecznie. Najświętsza Panno Maryjo i Święty Józefie, błagam Was o przyczynę za mną i opiekę. Jak wspomniałem, na pewno Jezus też poszedł do tej szkoły synagogalnej. W czasach Jezusa w Palestynie istniały już te szkoły od 100 lat. Nie było to coś nowego. I do jednej z takich szkół zapewne uczęszczał Jezus właśnie w swojej miejscowości.
Szkoła była związana z synagogą, a uczestniczyć mogli w zajęciach chłopcy od 5 roku życia, bez względu na status społeczny. Nie była to jakaś szkoła elitarna dla niektórych, tylko wszyscy chłopcy, jak skończyli 5 lat, mogli pójść do takiej szkoły, czy wręcz powinni. Czyli zapewne Jezus, tak jak inni jego rówieśnicy, do tej szkoły jako 5-latek zaczął uczęszczać, tam, gdzie uczono podstaw wiedzy religijnej. Natomiast to, co było takim najważniejszym wydarzeniem w życiu chłopców, to było, kiedy kończył 13 lat. I ciekawe, że Pismo Święte tego nie opisuje odnośnie Jezusa. 13-latek osiągał pełnoletność. Został ogłoszony, po polsku było to było synem prawa, po hebrajsku bar mitzwa, syn prawa. I to była taka specjalna uroczystość dla tych chłopaków, to święto, kiedy wchodził w pełnoletność. Podczas tej uroczystości chłopcy byli wezwani, by po raz pierwszy odczytać fragmenty Tory, czyli tego pięcioksięgu mojżeszowego, czy z tego, co mamy 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu, to tak przybliżyć sobie, i po raz pierwszy miał głosić komentarz do tej Tory, czyli 13-letni kaznodzieja przeczytał i głosił. Jak mówię, o Jezusie nie jest powiedziane, nie jest to opisane, ale Jezus jako prawdziwy Izraelita też zapewne to przeżył. Wtedy chłopakowi zakładano tefilin, czyli to, co znamy jako filakteria. To są takie małe, skórzane pudełeczka. W nich są napisane na pergaminie wersety właśnie z Tory, z tego pięcioksięgu. Jedno takie pudełeczko na czole, a drugie przymocowane do ramienia. Nie wiem dlaczego, ale jak był ktoś praworęki, to do lewego ramienia, a jak ktoś był leworęki mańkut, to do prawego. Ale ważna była symbolika tego. Znaczy, że chłopiec oddaje się już na służbie Bogu wolą, czynem i rozumem. Czyli i rozum, i czyn, i moja wola. Od 13 roku życia. Czyli uznaje się wtedy chłopaków za dorosłych, zdolnych do przestrzegania przykazań prawa i od tego czasu są odpowiedzialni przed Panem Bogiem za swoje czyny. Mogą brać już pełny udział w tych wszystkich uroczystościach, które są w synagodze, ale są też zobowiązani do pewnych rzeczy, chociażby właśnie do tych pielgrzymek do Jerozolimy, na święta Paschi, na dwa inne święta. Oprócz tych modlitw, które Żydzi mieli w domu, o nich za chwilę powiemy, modlili się także właśnie podczas spotkań w synagodze. Tam przede wszystkim czytano i objaśniano tą Torę, czyli ten pięcioksiąg. I te spotkania w szabat były długimi spotkaniami. Jak był 13-latek, wchodził, no to jego to dotyczyło. Inaczej dotyczyło innych mężczyzn, którzy czytali i tłumaczyli. I stąd ważne było, żeby faktycznie dzieci się nauczyły czytać i pisać, żeby móc tą Torę sobie czytać i studiować. Więc to był też obowiązek rodziców, czy później szkoły synagogalnej. I Jezus, jak każdy Żyd w tamtych czasach, zapewne te przepisane modlitwy odmawiał, ale u niego nie była to tylko zewnętrzna praktyka, taki kult zewnętrzny. Ale to było dla niego sposób wchodzenia w relacje z Bogiem. To były początki tworzenia tej relacji z Bogiem właśnie przez te formy modlitwy, które były proponowane. Bo później, kiedy Pan Jezus zacznie już działalność publiczną, to będzie piętnował taki zewnętrzny przejaw tylko modlitwy swoich współczesnych. Mówi tak u Marka. Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest napisane. Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. 7 rozdział Marka, wersety 6 i 7. Czyli Jezusowa modlitwa nie była taka, że to były tylko wargi, tylko to było serce. Sercem, którym był blisko Ojca, a nie tylko odmawiane modlitwy. Nasz pacierz, jeśli ktoś odmawia pacierz rano, wieczorem, grozi taką postawą, że tylko odmawiane ustami, żeby jak najszybciej mieć to zaliczone, a sercem się jest zupełnie w innych sprawach. Czyli zgodnie z prawem życie każdego Izraelity jest podporządkowane nakazom religijnym,
w najdrobniejszych szczegółach. I pobożny Żyd odmawiał modlitwy kilka razy dziennie. Jak powiedziałem, obowiązało to dorosłych mężczyzn od 13 roku życia. Z tych modlitw, o których tutaj mowa, o których za chwilę powiemy, zwolnione były kobiety, dzieci do 13 roku życia, chłopcy i niewolnicy. Dlatego, że ich uważano, że nie są panami swojego czasu, więc nie są obowiązane. Jeśli Maryja odmawiała te modlitwy, to nie z obowiązku, tylko z potrzeby serca. Teraz nie Maryją się zajmujemy, tylko Jezusem. Ale Maryja była też nauczycielką dla Jezusa modlitwy. Właśnie takiej z potrzeby serca, a nie z obowiązku. I kiedy Żydzi się modlili, do dzisiaj jak się modlą, to zwracali twarz w kierunku Jerozolimy. Czyli zależnie od tego, gdzie kto mieszkał, na zachód, na wschód, na północ, południe, zwracał się w kierunku Jerozolimy. A jeśli ktoś mieszkał w Jerozolimie, to zwracał się w kierunku świątyni twarz. Najczęściej modlono się w postawie stojącej, wyciągając ręce do nieba i powtarzając modlitwę na głos. Taka była i jest ich modlitwa. Postawa stojąca, ręce do nieba i modlitwa powtarzana na głos. I były takie trzy pory modlitwy dla narodu wybranego, a to dzisiaj takie są, którym Jezus na pewno też się podporządkował. Modlitwa poranna, w południe i wieczorem. One mają swoje żydowskie nazwy, one nie są takie ważne. To poranna Szacharit, w południe Mincha i wieczorem Ma'ariv. I to, że się modlono trzy razy dziennie, to już ma swoje źródła u króla Dawida i proroka Daniela, którzy właśnie modlili się trzykrotnie. Jest to opisane w jednym z psalmów o królu Dawidzie i w księdze Daniela. W księdze Daniela w 6 rozdziale, w 1 wersecie czytamy właśnie o nim, o Danielu. Daniel poszedł do swego domu. Miał on w swoim górnym pokoju okna skierowane ku Jerozolimie. Trzy razy dziennie padał na kolana, modląc się i uwielbiając Boga. No tu akurat mówię, że nie z rękami wzniesionymi na stojące, tylko że padał na kolana. Ale właśnie okna skierowane w kierunku Jerozolimy i tam trzy razy dziennie się modlił. Natomiast w psalmie 55, werset 17 i następny, król Dawid pisze tak: a ja wołam do Boga i Pan mnie ocali. Wieczorem, rano i w południe narzekam i jęczę, a głosu mego On wysłucha. No to już niekoniecznie musimy tylko narzekać i jęczeć na modlitwie, ale wieczorem, rano, w południe modlili się i Pan Jezus też się w tych porach modlił. Skąd te trzy pory? Taki komentarz do Pisma Świętego Żydowskiego, on się nazywa Talmud, stwierdza, że to Abraham wprowadził modlitwę poranną, jego syn Izaak południową, a jego wnuk Jakub wieczorną. Że to od Abrahama się zaczęło. Abraham tylko poranną, Izaak jeszcze do południową, a Jakub jeszcze wieczorną. Skronie Twe ciśnie, z czerni.
Cóż cię tak rani? Kto policzkuje? Kto cię na pastwę bluźnierców miota? Kto cię, mój Jezu, na śmierć? Akt uwielbienia nazwany złotą strzałą. Niech będzie na wieki chwalone, błogosławione, czczone, wielbione, najświętsze, najczcigodniejsze, najchwalebniejsze, niepojęte, niewymowne imię Boże w niebie, na ziemi i w otchłaniach piekielnych przez wszystkie stworzenia, które wyszły z rąk boskich i przez najświętsze serce Pana Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie ołtarza. Amen. Akt ofiarowania. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajdroższe oblicze Zbawiciela. Wejrzyj na Jego rany, a zmiłuj się nade mną i nad całym światem. Napełnij nas świętym pokojem oraz racz mi udzielić tej łaski, o którą proszę przez serce Jezusa, najmilszego Syna Twego. Ofiaruję Ci powtóre boskie oblicze na cześć
i chwałę Twojego świętego imienia i na zbawienie całego świata. Westchnienie. Pozdrawiam, czczę i miłuję oblicze Twoje, o Jezu mój kochany, prawdziwy wizerunku Boga żywego. Wpatruję się w Ciebie całą siłą duszy mojej i błagam najpokorniej, wyciśnij w niej na nowo Twój boski obraz. Dobry Jezu, ukryj nas w Twoim obliczu świętym, aby ono było nam wieżą i fortecą niezwyciężoną przeciw naszym nieprzyjaciołom. Niech się nad nami Bóg zmiłuje i błogosławi nam, i niech rozświeci oblicze swe nad nami. Módlmy się. O najłaskawszy Jezu, Tyś powiedział, że prośby nasze przyjmiesz łaskawie. Daj nam taką wiarę, która wszystko otrzymuje i sam racz dopełnić, czego nam w wierze nie dostaje. Przez Twoją nieskończoną miłość użycz nam nie tylko łask potrzebnych, ale i wszystkich tych, których od Twej nieskończonej dobroci spodziewać się możemy, abyśmy Cię wiecznie uwielbiać mogli. Amen. Rozjaśni nad nami Twoja twarz. Przebacz nam, Jezu, odmów, Panie, nas. Niech się rozjaśni nad nami Twoja twarz. Przebacz nam, Jezu, odmów, Panie, nas. Niech się rozjaśni nad nami Twoja twarz. Litania do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa. Najświętsze oblicze.
stop przez pobożną Weronikę na drodze krzyżowej. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Oblicze, jaśniejące chwałą i pięknością w dzień zmartwychwstania. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Oblicze, promieniejące światłością w chwili w niebo wstąpienia. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Oblicze, w Eucharystii ukryte. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Oblicze, które przy skończeniu świata ukażesz się w mocy i majestacie. Zmiłuj się nad nami, Najświętsze Oblicze, które sprawiedliwych napełniać będziesz wieczną radością. Zmiłuj się nad nami, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas, Panie, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami. Okaż nam, Panie, oblicze swoje, a będziemy zbawieni. Módlmy się. Spraw, prosimy Cię, Wszechmogący i Miłosierny Boże, abyśmy czcząc oblicze Chrystusa, znieważonego w czasie męki naszymi grzechami, mogli je oglądać jaśniejące w niebieskiej chwale przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jasnością bóstwa płonące, zranione, zbite za grzechy moje, okrutne męki cierpiące. Niech swego boskiego oblicza Pan.
Modlitwa do Najświętszego Oblicza. O uwielbione oblicze Jezusa, jedyna piękności, która zachwyca me serce, racz wyryć we mnie boskie swe podobieństwo, abyś patrząc na duszę Twej oblubienicy, samo siebie oglądać mogło. O mój umiłowany, błagam Cię, ogarnij mnie płomieniem Twej miłości, który by prędko strawił i wkrótce przywiódł do Ciebie. Amen. Ofiarowanie się Przenajświętszemu Obliczu. O czci najgodniejsze oblicze Jezusa, ponieważ raczyłeś wybrać dusze nasze, aby się im oddać i my chcemy się Tobie poświęcić. Zdaje się nam, jakobyśmy słyszały Cię, o Jezu, mówiącego do nas. Otwórzcie, siostry, otwórzcie, ukochane oblubienice moje, bo oblicze moje okryte jest rosą, włosy mokre od kropli nocy. Dusze nasze zrozumiały mowę Twej miłości. Pragniemy otrzeć oblicze Twoje i pocieszać Cię za obojętność grzeszników, dla których jesteś wciąż jeszcze jakoby zakryty, uważany za godnego wzgardy. O oblicze, piękniejsze nad lilie i róże wiosenne, Tyś się nie zakryło przed nami. Łzy przesłaniające boskie Twe oczy zdają się nam najcudowniejszymi brylantami, za których cenę odkupimy dusze naszych braci. Z ust Twych ukochanych słyszymy skargę miłości. Rozumiemy, że pragnienie, które Cię trawi, jest pragnieniem miłości i chciałybyśmy mieć miłość nieskończoną, by móc je ugasić. Najukochańszy oblubieńcze dusz naszych, gdybyśmy posiadały miłość wszystkich serc, oddałybyśmy ją Tobie. Daj nam więc tę miłość i przyjdź ugasić Twe pragnienie w sercach Twych małych oblubienic. Dusz, o Panie, dusz nam potrzeba, zwłaszcza dusz apostołów i męczenników, abyśmy za ich pośrednictwem rozpaliły Twą miłością całe rzesze biednych grzeszników. Przenajdroższe oblicze, Ty nam dasz tę łaskę, zapominając o wygnaniu naszym, nad brzegami rzek Babilonu śpiewać będziemy najcudowniejsze pieśni. Skoro jesteś prawdziwą, jedyną ojczyzną naszych serc, śpiew nasz nie będzie rozbrzmiewać na ziemi obcej. Najświętsze oblicze Jezusa, czekając na dzień wieczności, w którym podziwiać będziemy chwałę Twą nieskończoną, jedynym naszym pragnieniem będzie zachwycać boskie Twe oczy, ukrywając nasze twarze przed ludźmi, aby nikt nie mógł nas rozpoznać. Twoje wejrzenie zasłonięte, o Jezu, to nasze niebo. Robią zwolna cicho ślad.
Akty wynagradzające, przenajświętsze oblicze Pana naszego, ciągle znieważane przez grzeszników. Pobudzeni miłością ku Tobie przychodzimy, by ofiarować Ci nasze wynagrodzenia za przekraczanie trzech pierwszych przykazań Bożych. Za nienawiść ku Tobie, szerzoną słowem i czynem, wynagradzamy Ci, Panie. Za zaniedbanie codziennej modlitwy i niedzielnej mszy świętej wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi wyrządzane Ci w kościołach wynagradzamy Ci, Panie. Za lekceważenie i wyśmiewanie się z tajemnic świętych wynagradzamy Ci, Panie. Za brak miłości ku Tobie wynagradzamy Ci, Panie. Za zniewagi wyrządzone Twemu Najświętszemu obliczu przez bluźnierstwa i przekleństwa wynagradzamy Ci, Panie. Za zniewagi wyrządzane Ci w osobie Ojca Świętego i duchowieństwa wynagradzamy Ci, Panie. Za gwałcenie niedziel i świąt przez ciężkie prace wynagradzamy Ci, Panie. Za wszystkie zniewagi na całym świecie Tobie wyrządzane wynagradzamy Ci, Panie. Cała się piękność Twoja zaćmiła, ludzka się zniszczyła, już zgasło Twoich oczu wejrzenie, już swe posępne i smutne cienie. Śmierć rzuci Thank you.